Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśliński z podcastu na blogu Necropolitan oraz Rafał Siciński z Brzucha Wieloryba. Cześć. Witam słuchaczy, cześć Szymas. Tak, Szymas i Sik zebrali się tutaj dzisiaj, by poruszyć temat, który już kiedyś pojawił się w ramach konglomeratu podcastowego, a mianowicie chcielibyśmy porozmawiać o grze Spec Ops The Line. Mówię, że ten temat już kiedyś tutaj się pojawił, gdyż 22 listopada 2013 roku, a więc już sporo czasu temu, dyskutowali o tej grze Michał Rakowicz i Michał Ochnik, czyli Jerry i Michel, w ramach Alchemii Gier i my dzisiaj do tego tematu powracamy, przy czym z trochę innej perspektywy. Znaczy, ja ten podcast oczywiście odsłuchałem, ale dawno temu, teraz celowo do niego nie wracałem. My chcielibyśmy się zastanowić, czy ta gra, która z jednej strony wzbudziła sporo kontrowersji, jakoś tam zdobyła przychylność krytyków, ale zarazem odniosła porażkę komercyjną, jak ona się sprawdza po tych 5 latach ponad od premiery, 5,5 roku prawie od premiery minęło, gdyż premiera Spec Ops The Line to na świecie 26 czerwca 2012 roku, w Polsce 29 czerwca też 2012 roku, więc no trochę się w branży gier i nie wiem jak to ująć, jeżeli chodzi o oczekiwania graczy, nie, czy możliwość zaszokowania graczy zmieniło od tego czasu. No, mamy nową generację konsol przede wszystkim, nie, to już jest tak jakby kamień kolejny milowy dla gier, a jakby nie patrzeć, tytuł był przygotowywany na Xboxa 360, Windowsy i PlayStation 3, więc no to minęło sporo, 5,5 roku w przemyśle gier jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli tam nowa generacja wchodzi gdzieś po drodze. Mm-hmm. I właśnie, ty przeszedłeś grę jakoś w okolicy premiery, czy dopiero teraz do niej podszedłeś? Wiesz co, gra w związku z tym, że sobie źle poradziła, to prawdopodobnie dostali ją subskrybenci PlayStation Plus w sierpniu 2013 roku, czyli tak rok i trochę po premierze. Ja o niej słyszałem dosyć dużo od Łukasza Orbidowskiego, który ją właśnie ogrywał w 2012. On chyba nawet recenzował dla któregoś dziennika. I byłem na nią naszykowany, czekałem jak ona właśnie stanieje i miałem nawet kupować chyba na święta, gdzieś to pominąłem. I dostaliśmy ją za darmo. Także przechodziłem ją w wakacje 2013 roku. Później w 2015 jeszcze raz i odświeżałem sobie ją we wrześniu, w sierpniu, wrześniu tego roku. No właśnie ja jakoś na premierze do gry nie podszedłem. Oczywiście widziałem tam te pozytywne recenzje, no ale tych gier zawsze jest tyle do ogrania, że jakoś się na Spec Opsy nie rzuciłem i tak naprawdę nie wiem, tak ze 2 lata temu, może 3 lata temu zacząłem troszkę grać, ale też w końcu nie skończyłem i dopiero teraz, jak się zaczęliśmy umawiać, my też już się umawiamy na ten podcast. Pół roku kilka prawie. Miesięcy, no, to jakoś wtedy dopiero przeszedłem całość i no właśnie, no to może już przejdę do tego, jak to wszystko odebrałem. Powiem ci, że tak jak sporo rzeczy mnie irytowało, tak byłem zaskoczony tym, że jednak gra jako całość, no nie czuć, że mamy do czynienia z czymś właśnie z poprzedniej generacji, starym, w taki sposób, że to jakoś odrzuca, przeszkadza, że się nie chce grać, bo jest tutaj kilka takich elementów, które jednak sprawiają, że chcesz
grać dalej i jeszcze jakoś nie miałem czasu, jak my się wtedy umawialiśmy. I tak grałem po, nie wiem, dwa chaptery naraz, tak po godzinie, może troszkę więcej na sesję i w sumie zajęło mi to, nie wiem, pewnie z 5 takich posiedzeń, bo około 6 godzin, może 7 na przejście całości. I każda ta sesja była całkiem przyjemna. Chociaż właśnie z drugiej strony mam wrażenie, że teraz właśnie w mechanice się więcej w sumie nawet zmieniło może niż, nie wiem, w grafice czy w sposobie narracji. Bo mechanicznie ta gra jednak jest troszkę, znaczy nie wiem czy nie dzisiejsza, ale nie taka, w jaką by się chciało grać dzisiaj pod pewnymi względami. Wiesz co, mam takie pytanie jeszcze na początku. Grałeś w ogóle w jakieś wcześniejsze specopsy? Nie, we wcześniejsze nie. No więc ja powiem ci szczerze, że grałem tylko w pierwsze. One były w 99 roku dodawane do CD Action, pełna wersja gry. I z tego co pamiętam, to gdzieś tam napalony na tą grę byłem, bo to wiesz, komandosi, perspektywa trzeciej osoby, gra naprawdę fajnie wyglądająca, na screenach przynajmniej. Odpaliłem ją i wtedy, no ja miałem ze 14 lat wtedy, ona dla mnie była zupełnie niegrywalna, była nudna, nie podobała mi się, nie wiem, miała tak wysoką barierę wejścia, że nie potrafiłem przejść chyba pierwszego etapu. Po prostu zdraziła mnie do całej marki Spec Ops na te wszystkie lata i jak się Spec Ops pojawiał The Line, to byłem aż zdziwiony, bo trzeba pamiętać, że ta marka w 2002 roku miała ostatnią odsłonę, czyli 10 lat nie było Spec Opsów w ogóle. Przypomniałem sobie te moje wspomnienia właśnie z tej gry CD Action. Ja mówię, Jezu, to był taki kaszan i miałem to pominąć. I gdyby nie właśnie Łukasz Orbitowski, który nakręcił mnie na tą historię, to bym to pominął. Ale jako pierwszy raz to odpalałem, to już wtedy sam gameplay wydawał mi się zrąbany. I ta gra na poziomie takim mechanicznym, znaczy ona ma pewne fajne rzeczy zaimplementowane, natomiast na poziomie strzelania ona jest fatalna. I to nie jest kwestia tego, że teraz ona jest fatalna, tylko ona już w 2012 była fatalna. No właśnie, gdy odpalamy grę i abstrahując na razie od tego, jak to wszystko wygląda, brzmi i jaką historię opowiada, to gdy przechodzimy do pierwszej takiej sekwencji walki, starcia, no to jest strzelanka wojenna, umówmy się. To ja ci powiem, że ja ją powtarzałem kilka razy chyba i ogólnie ja w tej grze na normalnym poziomie trudności ginąłem jakąś nieskończoną ilość razy. Okej, może nie jestem jakimś hardkorowym graczem, ale jednak ostatnio troszkę w strzelanki gram. Wprawdzie głównie jakieś takie w trybie multi z innymi graczami, no ale jednak wiesz, nawet nie chodziło o to, że ja miałem problem z wcelowaniem wroga, z najechaniem na niego celowniczkiem, co po prostu nie ogarniałem w ogóle na przykład systemu chowania się z zasłonami. Miałem wrażenie bardzo często, że podchodzę do ścianki, klikam spację, która odpowiada na komputerze za schowanie się i moja postać z jakiegoś powodu to ignoruje. Albo się okazuje, że ta ściana, chociaż wygląda tak samo jak wszystkie inne, nie nadaje się do tego, by się za nią schować, bo po prostu no nie jest oskryptowana. Albo znowu stoję na rogu i chcę się schować przy ścianie, przy której jestem, a moja postać wbiega za róg i chowa się przy tej drugiej, tuż przy przeciwniku. Aha. Albo w ogóle biegnie do innej ścianki gdzieś. To było tak irytujące momentami, zwłaszcza gdy już wiesz, poziom trudności ogólnie mam wrażenie, że jest wysoki, łatwo jest tutaj zginąć w miarę, a gdy jeszcze pojawiają się takie błędy, to po prostu tak mnie irytowało momentami, a i tak, no na szczęście te rozdziały są krótkie dosyć, tak, i nawet jak się powtórzy, nie wiem, 10 razy dane starcie, czy 15, no to nie jest tak, że siedzisz nad tym 5 godzin, ale no momentami, wiesz, gdyby nie ta recenzja, to też nie wiem, czy bym przechodził dalej. Miałem naprawdę kilka takich momentów, że miałem ochotę rzucić po prostu to w cholerę. W 2015 przechodziłem na tym przedostatnim poziomie trudności, czyli Suicide Mission. I ja akurat tego problemu z coverami nie miałem. Nie przypominam sobie, żebym się nie potrafił
albo nie trafił właśnie na takie momenty, że moja postać nie reagowała właśnie na ten ukrywanie się za przeszkodami. Natomiast zauważyłem jedno, że wtedy przynajmniej, że wszystkie bronie są bardzo, bardzo podobne, że już pomijając fakt, że pistolet ma zasięg jak karabin maszynowy, że snajperką to po prostu jak szybko wciskasz, tak szybko strzelasz, że tak samo shotguny mają zasięg na długość strzelby, tak? Znaczy strzelby, karabinu maszynowego. To wszystko nie jakiś tam sposób irytowało, nie? Ale najbardziej to, że poziom trudności nie był taki dosyć, nie podwyższał poziomu IQ komputera, IQ, AI, tak? Ale ty nawet po nie prostu, po prostu byliśmy bardziej podatni na zranienie przez kulę, czyli właściwie, a przeciwnik właśnie nie był. I były takie sytuacje, że wychodził ten ciężko zbrojny i się strzelało do niego i strzelało i strzelało i strzelało i rzucało się 3 granaty, 4, żeby gościa powalić, co było bez sensu, bo my dostawaliśmy jedną tam przypadkową serię taką, wiesz, gdzieś posłaną i ginęliśmy. Także to, ten poziom trudności był dla mnie w złą stronę poszedł. Mm-hmm. Że zamiast gdzieś tam, nie wiem, jakieś ciekawsze zaimplementować skrypty dla przeciwników, oni po prostu podnieśli ich paski życia. Natomiast w ogóle wtedy było też bardzo zauważalne taki wyraźny podział, że pierwsze misje, pierwsze potyczki, te powiedzmy do, nie wiem, rozdziału 6, to były takie galeryjki, gdzie się wychylało i strzelało. To było chyba taka, najbardziej pamiętam, centrum handlowe, ta galeria handlowa. Mhm. Że po prostu musieliśmy być za zasłoną i wychylaliśmy się i strzelaliśmy do porozmieszczanych po galerii na różnych wysokościach przeciwników. I tak było kilka takich potyczek i nagle gra nas przerzuca sama z siebie, podnosi poziom trudności i już ta mechanika chowania się, siedzenia za przeszkodą i strzelania do przeciwników jest wymazana. I trzeba było w dalszej części gry po prostu biec cały czas do przodu. To wtedy Spec Ops dawał nam, nie wiem, większe szanse. Tak jakby wymuszał na graczu uciekanie spod tych zasłon i biegnięcie do przeciwnika. Co też wiąże się z tym, że wchodziło większe zastosowanie dla tej funkcjonalności piasku, nie? Mhm. Bo nie wiem, czy ty chcesz wspomnieć, czy ja mam to powiedzieć, ale... Możesz. To jest ciekawe, że twórcy wprowadzili, no bo dzieje się w Dubaju, w ogóle nie powiedzieliśmy, gdzie się dzieje i jak to wygląda, ale całe plansze są zasypane piaskiem, takim pustynnym i twórcy wprowadzili ciekawą mechanikę, że wrzucenie granatu właśnie gdzieś tam w piasek powodowało powstanie zasłony takiej... pyłu, kurzu, dzięki któremu mogliśmy przebiegać przez, znaczy no, po taką osłoną mogliśmy przebiegać do przeciwników i ich z bliska gdzieś tam likwidować. Lub też na przykład widzieliśmy, że gdzieś za szybą jest nasypany piasek i mogliśmy tą szybę przestrzelić, ten piasek zasypywał przeciwników, którzy znajdowali się gdzieś tam w pobliżu. Także te późniejsze etapy pod tym względem wymuszały przynajmniej na mnie biegnięcie do przodu, nie siedzenie ciągle w jednym miejscu i też więcej korzystałem z tej mechaniki, do tej pory jakoś to mijałem. Ja w sumie nie odczułem tego aż tak mocno, że na przykład te zasłony zniknęły, ale rzeczywiście są takie etapy, gdzie po prostu nie opłaca się atakować wrogów, bo ich jest tak wielu, że wystarczy się wychylić i już dostajesz po prostu serię od dwóch różnych z dwóch stron i giniesz. Ja grałem na tym normalnym poziomie trudności, a też tak to wyglądało, że czasami tam, wiesz, mogłem jakoś raszować i udało się bez problemu przejść jakiś tam odcinek, a czasami po prostu ledwie się wychyliłem, z dwóch stron poszła seria i po mnie. I bywały takie momenty, że ja po prostu siedziałem za zasłoną i czekałem, aż przeciwnicy zaczynali podchodzić do mnie, no bo wtedy zazwyczaj wychodzili tam, nie wiem, mieli jedną, dwie drogi przejścia, więc po prostu tak kryłem jedną, kryłem drugą, oni sami do mnie podchodzili, sami wchodzili pod karabin, nie było problemu. Czasami rzeczywiście oni gdzieś tam stali po kątach i trzeba było troszkę jednak ruszyć cztery litery do nich.
podobało mi się to, że momentami rzeczywiście dało się grać tak w miarę strategicznie, w sensie na planszy też są porozmieszczane różne elementy, które mogą eksplodować, więc dało się czasami właśnie jakoś to rozegrać taktycznie, że tutaj wysadzam w momencie, gdy większość przeciwników jest w danym miejscu coś wybuchowego, tutaj rzucam granat na wieżyczkę. No i można było swoich towarzyszy wysyłać, tak? Można dawać było rozkazy. Mm-hmm. To też mi się podobało na początku, przy czym szczerze mówiąc, gdy, no wiadomo, wykorzystywałem ich do zdejmowania takich trudnych przeciwników, właśnie gdzieś tam na wieżyczce czy coś, i czasem oni do nich strzelali i tak naprawdę w końcu ja sam tam doszedłem, załatwiłem przeciwnika, bo moja ekipa nie dawała rady. Chociaż to nie jest tak, że oni są bezużyteczni, nie? Bo czasami naprawdę robią dobrą robotę, a czasami po prostu okazuje się, że no jednak nie. To znaczy, w tej konkretnej sytuacji nam nie pomogą. Zależy chyba, no bo wiem, że Lugo to był strzelec wyborowy, bo tam mamy Adamsa i Lugo. I Lugo był strzelcem wyborowym i on sobie bardzo dobrze radził właśnie ze zdejmowaniem takich z dalszych pozycji. To tak pamiętam. Adams chyba był dobry w rzucaniu granatami, tak, albo coś takiego, więc można gdzieś było to sobie wszystko poplanować, ale było takie osiągnięcie, że wykorzystaj komendy dla swoich tam towarzyszy 50 razy i niech oni zabiją przeciwników za ciebie, nie? Ja tego nie odblokowałem, czyli w przeciągu tam tych 2,5 gry tak rzadko z tego korzystałem, że no, nie udało mi się zgromadzić 50 killi dzięki nim, także nie wiem, czy to... Znaczy ja tylko wspomniałem, że można to zrobić, natomiast oni sobie tam radzili sami z siebie, więc jakoś tam wielkiej potrzeby tego tych poleceń nie czułem. No ja tak samo. Rzeczywiście w pewnym momencie poziom trudności wzrasta. Na przykład jest taka misja, taki moment, gdzie chcemy kogoś odbić, tak? Jedną osobę, jednego żołnierza z rąk przeciwników i miałem wrażenie, że muszę się nauczyć po prostu, jak jest oskryptowana mapa, żeby to bez problemu przejść, czyli najpierw zginąć kilka razy, żeby zobaczyć, że tak, wrogowie przychodzą z lewej, z prawej, na górze jest snajper i tak dalej. Mhm. Tak samo mamy jedno, taki moment, gdzie jest taka szeroka droga, na górze jakiś wiadukt, no i tam na tym wiadukcie pojawia się dwóch przeciwników, tam obok są jakieś tory, jest pociąg, na tym pociągu właśnie jest snajper, obok człowiek z RPG, po prawej stronie też najpierw jest jeden strzelec, potem dwóch nowych, potem dwóch kolejnych. Ja naprawdę jestem w stanie teraz już, nie wiem, no ile, 2 tygodnie, 3-4 od czasu, gdy przechodziłem ten etap, powiedzieć, gdzie kto stał, bo dosłownie tyle razy tam ginąłem i to już tak, wiesz, masterowałem to po prostu, że bum, od razu ledwie się etap zaczyna, ja już zdejmuję dwóch tutaj snajperką, tutaj z tego pociągu wszystkich i no trochę, znaczy okej, no to nie jest tak, że to nie było przyjemne, ale trochę to jednak było irytujące, nie? Że nie mogę po prostu grać i reagować na bieżąco na wszystko, tylko tak trochę się czuję jak w platformówce, gdzie wcisnę po prostu spację, skok tak o milimetr za wcześnie i już nie doskoczę dalej, nie? Mm-hmm. Że... Pixel perfect. Tak. To chyba mniej więcej opisaliśmy wszystko, jeżeli chodzi o mechanikę. Mm-hmm. Tak to wygląda. Mamy dwie bronie możemy nosić. Możemy nosić granaty hukowe i miny. Samoprzylepne. Właściwie tyle. No, ja powiedziałem, bronie są do kitu. Nie ma tutaj... To z czym przechodziłeś? Miałeś jakąś swoją taką... Wiesz co, powiem szczerze, nie pamiętam nazwy broni, ale to były dwa karabiny na pewno. Mhm. Czyli maszynowe. Tak, tak. Czasami shotgun. Nie było różnicy, ja tam nie odczuwałem. To na pewno, tak jak zapowiadali, że to będzie z naciskiem na realizm, to nie ma tutaj żadnego nacisku na realizm. Te pistolety wszystkie zachowują się bardzo, bardzo podobnie i właściwie pistolet jest równie celny na przykład co karabin maszynowy, co jakaś strzelba, więc nie ma tutaj specjalnych różnic, jeżeli chodzi o... Znaczy, no minimalnie jest, bo jednak strzelba ma krótszy zasięg, czy coś nie, trzeba... Nie, w ogóle nie ma dwa razy trafić, ja mam wrażenie,
że tak jak z pistoletu bez problemu główki strzelam, tak strzelbą musiałem po dwa razy mniej więcej. Mam ale no, różnice są niewielkie i też bronie między sobą w danej klasie nie są praktycznie identyczne. To czy strzelam z Deagle'a, czy z Marksmana, czy strzelam z jednej snajperki, czy z drugiej, to nie robi żadnej różnicy. Ja się powiem, że ja chciałem te achievementy zrobić przy jednym przejściu za używanie wszystkich broni. I przez to, nie wiem, jak znalazłem shotguna, to przez etap jakby w budynku, no bo wiadomo, na zewnątrz to tak trochę gorzej jednak, to w budynku biegałem z tym shotgunem, żeby nabić te swoje kile. Potem drugą połowę gry mam wrażenie, że w dużej mierze właśnie ze snajperką przechodziłem. Też był taki moment, że miałem tylko snajperkę i bazookę przy sobie. To nie było najmądrzejsze rozwiązanie. Ale to nie jest tak, że te bronie są fatalne, ale jednak daleko do ideału. No, no i mamy system, cover system, czyli szukania zasłon, życie odnawiające się z czasem, nie mamy apteczek, dwóch towarzyszy, którym możemy wydawać rozkazy, chapterową budowę, z checkpointami w konkretnych miejscach. Tak, z checkpointami, sekwencje z lataniem pojazdem, wybuchające beczki rozmieszczane na planszy, także bardzo generyczny, tak to wygląda, widzieliśmy to w dziesiątkach innych tytułów. Prawdopodobnie, tak sobie myślę, że twórcy mocno zachłysnęli się Gears of War i to tak mniej więcej to wygląda. Przynajmniej z mojej strony, że takie mocno zachłyśnięcie się i to bardzo widać w tej serii. W tej grze konkretnej, może nie w tej serii, tylko w tej grze konkretnej, w tym konkretnym tytule. No i właśnie ta konkretna część pozwala nam stoczyć właśnie starcie wojenne w Dubaju, tak, w Emiratach Arabskich, w Dubaju, który został doszczętnie zniszczony przez burze piaskowe. I tam właśnie w tym zniszczonym mieście pojawiła się grupa amerykańskich żołnierzy pod dowództwem Johna Conrada, pułkownika Conrada, który pozostał w mieście, by rzekomo chronić naszych mieszkańców. Jednak kontakt z jego jednostką zniknął. No miał ewakuację przeprowadzić, nie? To po to tam trafił Conrad. I wtedy zostaliśmy wysłani do akcji My. Na jak gdyby kolejną misję ratunkową, przy czym na miejscu okazuje się my, to znaczy Martin Walker i postać, którą sterujemy, dwóch naszych właśnie towarzyszy broni, no jego podkomendnych, tak? Tak. I jako oddział Delta Force mamy właśnie przeprowadzić tę misję, przy czym okazuje się, że Konrad i ci ludzie z Dubaju niekoniecznie chcą zostać uratowani i ewakuowani. Ogólnie natrafiamy na opór. I wydaje się to wszystko takie... Wejdę ci w słowo, dobrze? Nie natrafiamy na opór, natrafiamy na burdel. Bo to, co zastajemy, to jest po prostu jakiś koszmar. Nie do końca wiemy dlaczego, ale żołnierze amerykańscy zabijają cywili. Gdzieś to wszystko jest wplątane CIA, które teoretycznie działa przeciwko żołnierzom amerykańskim i są mordowani przez amerykańskich żołnierzy. Konrad wydaje się w ogóle jakimś wataszką. Nagle został królem Dubaju i ten cały 33 oddział, który jest pod jego komendą, jest jakąś armią psychopatów. My nagle zostajemy zmuszeni do strzelania do swoich, do strzelania do Amerykanów. A początkowo atakują nas też autosoni, tak? Czyli lokalsi. Lokalsi Arabowie, to są Emiraty Arabskie. I właściwie początek, te pierwsze misje, to jest w ogóle próba odnalezienia się w tym chaosie, dojścia do tego, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego 33 tak się zachowuje, jak się zachowuje, dlaczego Konrad pozwala na takie w ogóle okrucieństwo, a w ogóle Konrad się zna z bohaterem, z Walkerem z Afganistanu. Oni chyba razem tak wcześniej służyli i Walker zostaje wysłany ze Kabulu swoją... byli na misji.
wysłani zostają do tego, do Dubaju, właśnie dlatego, że Walker był podkomendnym Konrada i no, jest takim bardzo, nie wiem, czy dobrym słowem będzie, zapatrzony w swojego dawnego dowódcę, ale darzy go wielkim szacunkiem i to tak czuć dosyć mocno. Tak to wygląda przynajmniej na początku. Tak, i potem oczywiście sprawa troszkę się rozjaśnia, przy czym no nie w 100%. I to, co jest istotne i na co się zwraca uwagę, gdy się mówi o specopsach, to fakt, że to jest gra wojenna, ale jednak o wydźwięku antywojennym. To nie jest po prostu kolejna strzelanka, gdzie tak naprawdę mamy gdzieś kto z kim walczy, nie ma żadnej tutaj moralności, żadnych stron, żadnych emocji, po prostu idziemy i fragujemy, tak? Liczy się skill, liczą się punkty, które zdobywamy, nie wiem, przechodzimy etapy na czas czy coś, podbijamy sobie statystyki. Tutaj jednak cały czas się zastanawiamy, co jest grane, kto jest dobry, kto jest zły, i do tego w obrębie fabuły też, po pierwsze, gra zmusza nas do podejmowania różnych decyzji w stylu kto przeżyje, kto zginie, i też sama w rozmowach między naszymi bohaterami, między tą naszą trójką, reflektuje to wszystko, tak? Analizuje to, co się dzieje wokół nas. No tak. I wpłynęło to jakoś na twój odbiór tej rozgrywki, czy po prostu, nie wiem, szedłeś dalej i prułeś do wrogów? To znaczy, oczywiście, że tak, bo przede wszystkim gra najpierw serwuje nam piękne obrazki, żeby zaraz później pokazać okrucieństwo wojny. To jest taki bardzo mocny dysonans, że przechodzisz mimo wszystko przez zasypany piaskiem, zdewastowany Dubaj, ale to są nadal piękne scenerie, piękne obrazy wnętrz, które pozwalają się w jakiś tam sposób, mimo że tam toczymy walki, zachwycać światem przedstawionym. I nagle wchodzimy, nie wiem, w scenerię, gdzie na latarniach wiszą trupy, gdzie widzimy rozstrzelanych cywili, gdzie widzimy rozstrzelanych żołnierzy. Przechodzimy przez wszystko, jakiś tunel wypełniony zwłokami, rozkładającymi się ciałami albo spalonymi ciałami. Tak, to jest dosyć to pokazujące okrucieństwo wojny, dosyć mocno szokujące, bo przyznam się szczerze, nie jestem fanem strzelanek wojennych, ale w to, co grałem, to zazwyczaj pozwala nam w jakiś sposób gra tego nie widzieć, tego okrucieństwa. No, w jakiś to sposób jest inaczej pokazywane. Okrucieństwo jest pokazywane na przykład między żołnierzami, albo no niekoniecznie gdzie są matki z dziećmi, tak? Niewinni ludzie, których to spotyka. Natomiast co do wyborów, o których mi powiedziałeś, to mam dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest ciekawa mechanika gry, która wymusza te wybory nie wciśnięciem klawisza spacji albo enteru, czy tam prawego czy lewego przycisku myszy, tylko normalnie musimy zareagować tak jak mechanikom z gry. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, że masz zastrzelić tego albo tego, to rzeczywiście musisz pociągnąć za spust. Ten wybór jest taki niemechaniczny, ale rzeczywiście, czy mechaniczny jest, ale nie jest to osobna, odrębna mechanika, w związku z czym jest ta imersja tak fajnie zachowana, że jest dialog i możesz kogoś zastrzelić lub nie, ale to nie jest kwestia wciśnięcia wybór A, wybór B, tylko rzeczywiście naciśnięcia spustu. A druga rzecz, przykro mi to mówić, ale wszystkie wybory w grze one gówno znaczą. Tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jak się zachowamy w tej grze, czy staniemy po jednej stronie, czy po drugiej. To rzeczywiście trochę zmienia nam te interakcje między twoimi podopiecznymi, podkomendnymi, między Adamsem a Lugo, bo Lugo jest zawsze takim jakby twoim sumieniem, on zawsze się sprzeciwia temu, co ty robisz, i zawsze w jakiś tam sposób jest anty twoje zachowania. Natomiast Adams zazwyczaj cię popiera, jest popycha do przodu to, i oni za każdym razem się będą tak zachowywali. To nie ma chyba znaczenia zupełnego, czy wybierzemy raz taką ścieżkę, raz taką. Adam zawsze będzie po twojej stronie, Lugo będzie gdzieś tam próbował w opozycji stawać. I
ten największy wybór, który, do którego gracz zostaje w pewnym momencie, dochodzi, jest zmuszony go wykonać, tak? On nie da się go obejść. Chodzi mi tutaj o scenę przy wrotach, czyli... Rozdział 8 The Gate. Rozdział 8 The Gate, tak? Gdzie zabijamy no, dziesiątki cywilów, zrzucając, no i żołnierzy również, rzucając na nich fosfor. Także tutaj gra nie pozostawia nam żadnego wyboru. Mhm. I zachowujemy się po prostu jak rzeźnicy. Co właściwie gdzieś tam można interpretować, że nie wiedzieliśmy, że tam są cywile i tak dalej, ale oczywiście wiedzieliśmy, że tam są cywile. Znaczy nie, no nie wiedzieliśmy, że tam są cywile. Wiedzieliśmy, oczywiście, że wiedzieliśmy. Widać to. Na tych zdjęciach to widać. Widziałeś, jak leci ta kamera z góry i na... Pamiętam, że przed tam grupą skomasowanych ciał, czy ciał, tych punkcików, które symbolizują ludzi, jest Humvee. Stoi z karabinem. I nie wiem, czy widziałeś, ale żołnierze są rozmieszczeni w taki sposób, że to widać, że są żołnierze. Natomiast skomasowana, skumulowana liczba punktów ludzi, to nie może być żaden oddział wojskowy, bo żadni żołnierze wojska tak się nie ustawią. To już mówisz o tym, jak mamy obraz, nie wiem, jak to nazwać, no ten zoom z góry, tak, na mapę. No, ale możesz... to wygląda tak, że jesteśmy świadkiem, jak ktoś zrzuca napalm na właśnie cywili, tak, na pogoducha winnych ludzi. No tak, wcześniej. I chwilę później my mamy możliwość jak gdyby odpłacania pięknym za nadobne. I ja nie wiedziałem, że tutaj nie ma wyboru. Ja podchodzę do urządzenia, które pozwala mi spuścić ten napalm na przeciwnika i tak się zastanawiałem przez chwilę, co by tu zrobić. Zrobić to czy nie? Spojrzałem jeszcze snajperką na ten tłum, no ale mówię, no to jest tyle ludzi, jakieś czołgi, działka. Mówię, no nie mam szans, tak? Mówię, no dobra, no jeżeli... No bo gra nie daje ci szans, nie da się tego przejść no ja inaczej. Nawet nie wiedziałem, nie? Ale tak po prostu jako gracz, który się wczuł w swojego awatara, już ta imersja działa, tak sobie pomyślałem, dobra, spróbuję. No i po kolei atakuję te cele i ja nie strzeliłem w cywili, tak? Strzeliłeś w samochód, który stał przed nimi na pewno, strzeliłem, bo tak ja też zrobiłem. W jakiegoś wroga tam właśnie z boku i się okazało, że ten napalm się rozprzestrzenił na cały ten tłum. Mm-hmm. Przecież ja nawet nie wiedziałem do końca, kto to jest. Ja tak sobie pomyślałem, w to na razie nie strzelam, tak? Nie reflektowałem, bo byłem, to też jest taka trochę sekwencja akcji, nie? Bo tu coś się dzieje na tej mapie. Ty nie wiesz, czy możesz przegrać w tym momencie, czy nie. Więc po prostu likwiduję kolejne cele i nagle zlikwidowałem ten przedostatni, jak gdyby... Ale to jest straszne, co ty mówisz. Ale to jest naprawdę straszne, bo ty się zdecydowałeś spalić ludzi żywce, nawet nie próbowałeś jakoś inaczej tego przechodzić. Po prostu się wczułeś i zamordowałeś setki ludzi. No, ale większość to byli żołnierze, którzy by wymordowali mnie i cywili, tak, z mojego punktu widzenia, mojego awatara. Bo się to byli ludobójcy z czołgami, no to co miałem z nimi zrobić? No tam nie było widać, że oni strzelają do tych ludzi. No chwilę wcześniej spuścili na nich napalm. Ale nie wiesz, na kogo oni spuścili, czy na tych samych, czy nie. No jak na tych samych? No ci ludzie przyszli, ci, którzy spuścili napalm, wysłali jeszcze żołnierzy, żeby dobić tych, którzy dogorywali na ulicach i oni przyszli dokładnie z miejsca, do którego ja chwilę później trafiam. Czyli to musieli być oni. To nie ma innej opcji. No tak, to mogli być oni, ale ci cywile, którzy znajdowali się pod opieką żołnierzy z 33, to niekoniecznie byli ci sami cywile. Ale ja nawet nie wiedziałem, tam są cywile. Ja potem dopiero na mapie, dobra, jak już spaliłem ale zdecydowałeś się spalić setki ludzi żywcem. Żołnierzy. Nie próbując... A to, że się ogień rozniósł na tych ludzi, to już nie wiedziałem, że tak będzie. Ale mimo wszystko nawet nie spróbowałeś się z nimi strzelać. No jak miałem się strzelać z 1000 jednostek, no. No nie 1000, ale z setką jednostek i czołgami, no co ty. No ja pierwsze co spróbowałem, to stwierdziłem, widziałem to, jak to ci ludzie byli spaleni, stwierdziłem, dobra, to ja może będę strzelał, może jakaś będzie inna opcja. Nie, pierwsze co zrobiłem, to próbowałem to przejść bez fosforu, a tu się okazuje, że nie, ty się tak wczułeś, że wolałeś wymordować wszystkich. No pewnie, że tak, no to byli źli ludzie, no. Tak ja mi ich pokazała, no to byli ludzie, którzy palili niewinnych i jeszcze ich dobijali chwilę potem. No to mówię hello, okay. Tylko że się właśnie nie spodziewałem, że, bo to zazwyczaj wyglądało tak, że jak ja spuszczałem tę porcję napalmu, to ona likwidowała cel tylko. A właśnie ta ostatnia nagle się rozniosła na całe te, na całą resztę mapy. I po prostu tak patrzę właśnie i to był taki moment, oh fuck, nie? Ale mówię, nie wiem, no może to
Może, nie, jeszcze nie wiem, kto to jest, tak? No bo to mógł być, nie wiem, Lazaret tych złych czy coś, diabli wiedzą, tak? I nagle po chwili tam podchodzę i mówię, no dobra, to... no to był błąd, tak? No tak, bo gdyby to był szpital, to nie byłoby problemu. No ja wiem, ale to strasznie, ta scena jest straszna, bo ona... zostawia cię z poczuciem winy, nie? Konsekwencjami, bo pali się tam dziesiątki cywilów i jest taki obrazek właśnie tej matki, która trzyma dziecko i ona jest tak spalona. I to jest trochę okropnie. Jak Madonna z Jezusem. Tak, to dokładnie. To zresztą później wraca do, na tym obrazie, który jest malowany, to też tak wygląda, bo jest taki, dla słuchaczy jest później taka scena z obrazem. To właśnie... straszne było. No, to, że nie można było tego w żaden sposób ominąć, w żaden sposób nie można było dokonać żadnego wyboru, to utwierdziło mnie w przekonaniu, że żaden wybór, jakiego dokonujemy, czy zastrzelimy agenta CIA, czy nie zastrzelimy, czy przerwiemy żołnierzom strzelanie do mordowania agenta CIA, czy im nie przerwiemy, to nie ma żadnego realnego znaczenia. Tak naprawdę to wszystko jest taki, wiesz, to jest taki miraż, taka... no jakaś taka zapchaj dziurka, natomiast to, co ma istotne znaczenie, to właśnie fakt, że wymordowaliśmy właśnie w tym momencie dziesiątki ludzi i chyba też ma znaczenie to, że ty tak w ogóle po prostu do tego podszedłeś i tak jak podejrzewam setki graczy również, że spuściłeś ogień na przeciwnika, nie? Ale z drugiej strony, wiesz co, ja to rozumiem, bo gdyby to się dało tę scenę po prostu ominąć, no nie zamordować nikogo z cywili, to ta przemiana głównego bohatera pewnie była, nie miałaby takiego uzasadnienia, bo to jest ten moment, w którym Walker, nasz awatar, no już tak naprawdę przeżywa jakiś wstrząs, tak, jakieś załamanie nerwowe i od tego momentu stacza się. Dokładnie, to już jest taka dokładnie. Równia pochyła dla niego. I co jest ciekawe, to, że to się udziela trochę graczowi, że to nie jest po prostu strzelanie tak puf, puf, puf. Okej, same sekwencje strzelania do wrogów, tak, ale jednak każda taka sekwencja poboczna, wiesz, ja się nawet nie zastanawiałem nad tym, czy te wybory mają znaczenie. Ja się po prostu zastanawiałem, co bym zrobił w tym miejscu, tak? Jak gdybym był w butach Walkera z tym karabinem u boku. Ale właściwie przepraszam, że ci przerwałem, ale właściwie obojętnie jakby się zachował, bo Walker się... Jeden i drugi wybór to jest wybór Walkera, bo w pewnym momencie można się było zachować tak, a w innym zupełnie odwrotnie. Można było być w cutscence, nie wiem, stać po stronie Amerykanów, by później i tak do nich strzelać. To tutaj no, każdy wybór pasował do Walkera. Takie jest moje zdanie. Walkerowi po prostu totalnie odwala tam, nie? Więc właściwie obojętnie jak się zachowam. No tak, ale właśnie podobało mi się to, że nie wiem, trafiam na dwóch wisielców, czy widzę mężczyznę pod kołami ciężarówki, który mnie prosi o to, bym go dobił, ale ja czuję do niego konkretne emocje. I wiesz, i tak na niego patrzę, co się dzieje wokół mnie, tak, do czego doprowadziły jego działania i nie strzelam na przykład, pozwalam mu się spalić i odchodzę z tą jedną kulą w magazynku i się zastanawiam, czy nie powinienem jej strzelić jeszcze tak ostentacyjnie w bok, żeby zmarnować ten jeden pocisk. Tak i nawet umrzeć już, trudno, niech będzie game over, bo krew mnie zalała. Więc... A jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Czy strzelałeś do cywilów jak po odcięciu Lugo, czy nie? To też była ciekawa sekwencja, bo no w sumie to nawet wolałbym, żeby ten drugi partner zginął, jeżeli już, nie? I no było mi jakoś tam smutno, jakoś tam byłem zły i myślałem, że po prostu mogę przejść przez ten tłum, a tu się okazało, że tłum mnie zaczyna atakować, że tłum mnie odpycha. I strzeliłeś do nich? Nie, właśnie nie strzeliłem, ale mówię, zaatakuję ich tym atakiem wręcz po prostu, bo no, zaraz mnie mogą tutaj zabić też, tak co się dzieje, nie? I okazało się na szczęście, że no, ten atak ich po prostu rozpędził, a wtedy mój partner zaczął strzelać w powietrze, ale to było strasznie stresujące, wiesz, to ta scena trwa, nie wiem, ile, no,
już no, trochę trwa, ale po cutscence, no to wiesz, jesteś tak otoczony, że ledwie dojdziesz do tego tłumu, już obrywasz, no to to jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund tak naprawdę na reakcję. Jeszcze cię wyzywają, nie, od mordercy i tak dalej. Tak, ale to... wiesz, no to to jest jeszcze dla mnie normalne w tej sytuacji, bo no, sam powiedziałeś, tak, że panuje straszny chaos i sytuacja jest patowa, ale gdy zaczęli mnie atakować, ja spanikowałem, mówię, muszę ich jakoś odepchnąć, tak, bo nie wiem, co się dzieje. I no nie zabiłem nikogo, odepchnąłem ich, uciekli, ale wiesz, miałem nagle gulę w gagle, serce bije, ciśnienie skacze. Ja przyznam się, że za pierwszym razem jak przechodziłem, to ja niechcący w ogóle też spanikowałem i zacząłem do nich strzelać. Czy strzeliłem do jednego i wtedy oprócz tego, że Walker strzelił, to Adams też zaczął do nich strzelać chyba, o ile dobrze kojarzę, i zacząłem do nich strzelać. Natomiast za drugim razem strzeliłem w powietrze od razu, jak się to zaczynało i oni uciekli. Także gdzieś tam można to było a tak. A do mnie jakoś... masz pretensję o napalm, tak? Zacząłeś strzelać do ludzi, bo no. cię odepchnęli, no. Do ludzi bez wideo nawet, bez niczego, bez żadnych pałek. Strzelałeś do... cywili, no. nie? Ale to wiesz, ale to też byłem, też trzeba powiedzieć, że byłem w szoku. No. To ja przeszedłem wtedy, wiesz, traumatyczną scenę z spaleniem ludzi żywcem i byłem w szoku, dlatego zacząłem do nich strzelać, nie? A ty po prostu zacząłeś spalić, od spalenia innych, no. Mm-hmm, no zwalaj no, winę nie na mnie, no tak, no. Nie wiem, co jest gorsze. No tak, więc podążamy do centrum koszmaru w Dubaju, który jest rządzony, tak się przynajmniej wydaje wszystkim, przez Konrada. I powiedz mi, spodziewałeś się jakiego zakończenia? Bo we wszystkich recenzjach były bardzo często podkreślane te jawne takie, no... Nie nawiązania, ale tutaj tak jak mi powiedziałeś przed nagraniem, że tutaj było po prostu czerpane pełnymi garściami z czasu apokalipsy czy serca ciemności. Jakiego rozwiązania się spodziewałeś? Znaczy wiesz co, no to, że wiesz, nawiązania do Konrada, nomen omen, tak, są tutaj dość jasne, przy czym to nie jest tak, że czerpie się pełnymi garściami, tylko po prostu stosuje się pewne bardzo jawne, takie wręcz trochę zbyt narzucające się, za mało subtelne analogie. Do tego wszyscy recenzenci właśnie porównywali to do czasu apokalipsy i tak dalej. No i właśnie zmierzamy do tego centrum, tak, do tego watażki, do jądra ciemności, och, ach. Ale ja nie wiedziałem, czego się spodziewać, czy jakoś się nie zastanawiałem, bo pod koniec prawda jest taka, że nasz bohater jest już zniszczony psychicznie, jest osamotniony i ta końcowa sekwencja w ogóle jest taka inna, tak? No bo wchodzimy już na teren posiadłości. Ja nie pamiętam, czy my wtedy mamy broń, chyba nie mamy. I żołnierze z tej 33. kampanii jak gdyby poddają się, tak? Zdają broń, mówią, że no odpuszczają, tak? I mamy to ostateczne spotkanie i ja do samego końca nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ja po prostu tam wszedłem powolutku jeszcze, bo tam już nie możemy biegać, tylko idziemy, właśnie włóczymy się po tym mieszkaniu powolutku jak duch i no właśnie. I co się dzieje w tym finale? Jak na to zareagowałeś? To znaczy, no trochę to jakoś, ja pamiętam inaczej, bo Adams ginie tuż przed wejściem do tego całego apartamentowca, tak? Mhm. A ty się poddajesz i wychodzisz i wchodzisz do wieży, no i tam widzisz rozkładające się zwłoki Konrada, który... okazuje się, że musiał popełnić samobójstwo w momencie, kiedy chyba nie udało mu się przeprowadzić tej ewakuacji. Przynajmniej no ja tak to zrozumiałem, że on popełnił samobójstwo i wszystko, co się działo do tej pory, to były jakieś silne halucynacje Walkera. No tak, ale to już wiesz właśnie po tym spotkaniu, nie? Na górze, znaczy spotkaniu, no po tej właśnie, nie wiemy co to jest, tak? Bo najpierw jak gdyby spotykamy Konrada, po chwili się okazuje, że on nie żyje, ale no do tak, tego no. momentu ja wiesz, ja nie miałem bladego pojęcia, co się dzieje. I potem właśnie widzimy te ala halucynacje i się tak zastanawiam, czy to naprawdę mogło być tak, że większość tych scen
tych dialogów, które my słyszeliśmy, to jednak rozgrywały się głównie w głowie naszego bohatera. I ja mam w ogóle, znaczy tak, ja mam w ogóle inną interpretację tego wszystkiego, co się działo, ale to za chwilę. Natomiast no, Konrad jest martwy. Od razu ta krótkofalówka, którą bierze do ręki Walker, pokazuje, że tam nie ma baterii, więc nikt nie mógł nadawać od Konrada. No i mamy możliwość zakończenia gry na cztery różne sposoby, nie? Na jaki się zdecydowałeś? Ja nie zrobiłem nic. Nie mogłem podjąć decyzji. Ja zgłupiałem, bo też jako, wiesz, jako nasz awatar, no to nagle sobie uświadamiam, że właśnie gadałem sam ze sobą, tak? I że w sumie nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem. Nie wiem, co się wydarzyło naprawdę, a co tylko w mojej głowie. I mogę strzelić do widmowej postaci, mogę zastrzelić siebie, no i nie robię nic, bo po prostu nie jestem w stanie podjąć decyzji. Jestem zniszczony i... No to okej. Okay. Ja powiem szczerze, że strzeliłem w Konrada, bo tam mamy taki wybór, że strzelamy sobie w głowę lub w Konrada tą halucynację. Ja strzeliłem w Konrada i później się pojawili żołnierze, których wzywamy tam przez radio znajdujące się. Oni przybywają w końcu tam, nie wiem, po nas. I tutaj mamy dwojaki wybór. Możemy albo strzelać się z nimi i zginąć, lub też wygrać ten pojedynek z nimi i wrócić, zająć miejsce Konrada, lub też, no ja pojechałem po prostu z nimi, nie? Poddać się w sensie? Poddałem się, tak, poddałem się. Także ja wybrałem to, że po prostu z nimi pojechałem, a za drugim razem no już się popełniłem samobójstwo, co wydawało mi się najbardziej rozsądnym wyjściem, bo po prostu zakończyło to wszystko. A wiesz, co jest ciekawe? Wiesz, co się dzieje, jak się nie strzeli? Nie mam pojęcia. Konrad cię zabija. O. I sobie wyobraź wtedy moją minę. Znaczy, ja rozumiem, że to prawdopodobnie jest... Znaczy, bo czysto teoretycznie można by pomyśleć, że może jednak jakiś ktoś tam był, tak? W sensie, kto za tym wszystkim stał. Nie, znaczy, ale już... No ale właśnie przez to, że jest ta krótkofalówka bez baterii, no to jednak traktujemy to jako głos w naszej głowie i zakładam, że to jest po prostu fakt, znaczy, że gra nam sugeruje, że nasz bohater jest już tak szalony, że on i tak by się zabił, tak? Że właśnie ta jego mroczna strona duszy zabije tę dobrą i właśnie tutaj nie wiemy, czy on zginie fizycznie, tak? Czy po prostu to dobro już umarło całkowicie, bo nie był w stanie ani pokonać swojego mrocznego pasażera, tak? Ani strzelić sobie w łeb. I wtedy zło wygrywa, szaleństwo przejmuje kontrolę. I... No to ja ci teraz powiem jedną rzecz. Moim zdaniem w ogóle od początku jesteś martwy w tej grze. Że jesteś w jakiegoś rodzaju piekle. I już ci tłumaczę dlaczego. Ja w ogóle przechodziłem po roku tą grę drugi raz i zwróciłem na dwie rzeczy uwagę. Za pierwszym razem w ogóle... już zwróciłem na to uwagę, a za drugim po prostu próbowałem wyczaić, o co chodzi. I tak, zaczyna się sekwencją ta gra lotu helikopterem. I prawda, to nie jest tak, że my jesteśmy w pierwszym rozdziale, tylko zaczyna się takim jakby intro, gdzie tak naprawdę to jest 12 rozdział, kiedy my się rozbijamy helikopterem później w grze, a my zaczynamy właśnie swoją przygodę z The Line w momencie, kiedy jesteśmy w helikopterze, strzelamy się wśród tych wszystkich wieżowców z ludźmi z 33 i nagle się pojawia burza piaskowa, nasz helikopter zostaje strącony przez inny helikopter i ciemność zapada, nie? Pamiętasz tą scenę? Tak się zaczyna gra. I później z biegiem czasu, jak gramy, to tym punktem kulminacyjnym jest właśnie zrzucenie tego całego fosforu na ludzi, ale wcześniej podczas rozgrywki widzimy twarz Konrada wszędzie. On jest na billboardach,
On jest na tych wielkich płachtach, które są powieszone na wieżowcach w Dubaju. Po prostu taki, wy lubicie z Jarem to słowo foreshadowing. I ten foreshadowing jest od początku. On jest od początku, a poza tym też zachowania właśnie Adamsa i Lugo świadczą o tym, że to są takie dwa duszki nad twoimi ramionami, nie? Że jeden jest dobry, drugi jest zły, jeden cię popiera, drugi namawia do złego, a drugi jednak jest takim głosem sumienia i mówi, że nie rób tego, nie rób tego. Trzecia rzecz, w momencie, kiedy lecimy helikopterem, to Walker mówi, i to jest takie właśnie charakterystyczne, że ja podczas pierwszej rozgrywki zwróciłem na to uwagę, bo on krzyczy na głos, że hej, już to przeżywaliśmy, znowu robimy to samo. Kojarzysz tą scenę? Nie, pewnie nie, ale może sobie do niej wrócisz. I on mówi to, po prostu on mówi w trakcie gry, że coś się tutaj nie gra, że ja tą scenę, ja pamiętam te wydarzenia, no nie? Więc pierwsza myśl, jaką ja miałem, to jak grałem za pierwszym razem, myślałem, że to jest déjà vu. A za drugim razem, no to już wiedziałem, że to nie jest déjà vu, tylko po prostu Walker przeżywa gdzieś tam do pewnego momentu w tym Dubaju doszedł, zrobili to, co zrobili i spadli, rozbili się tym helikopterem i tyle. A cała reszta to jest jego piekło powtarzania, że on po prostu dla niego to, co zrobił, jest tak, nie wiem, potworne i to musi powtarzać w kółko. Znaczy, wiesz, natomiast jeszcze... Trudno się do tego odnieść teraz, jak wszystkiego się nie pamięta, ale to też, znaczy, ja chyba ten dialog nawet skojarzyłem, tylko ja go zrozumiałem tak, że wiesz, no wojna, każda wojna wygląda tak samo, w sensie to, że to jest Dubaj, to jest tylko, no to osadzono tutaj ale miejsce akcji. Tak, ja myślałem, że on ma właśnie, że miał jakiś sen, że to jest było déjà vu, czy coś takiego, naprawdę tak myślałem, natomiast dużo podpowiedzi dają też te napisy, które pojawiają się między epizodami i one tam tak. Początkowo ja myślałem, że to jest, chodzi o to, że one mówią do ciebie jako do gracza pewne rzeczy, że to nie jest prawdziwe, nie? Że to i tak nie ma znaczenia, bo to nie jest prawdziwe. Ja tak myślałem, że oni się kierują to do gracza, twórcy, że tylko to byłoby bez sensu, że oni mi mówią, że ja nie zabijam prawdziwych ludzi, bo ja o tym wiem. Oni się w pewnym momencie, komunikaty pojawiające się między chapterami, one były kierowane tak jakby, że dać do zrozumienia, że to jest rzeczywiście, nie, to co się dzieje, to nie jest prawda, że to jest jakaś wizja. I jeszcze jest jedna rzecz i tutaj właśnie menu początkowe daje dużo podpowiedzi. I fajnie, że ty to przechodziłeś na etapy. Ja też to tak przechodziłem, że co jakiś czas sobie wracałem do tej gry i że wracałem do niej tyle razy, to widziałem zmieniające się tła. Tam jest taka dach wieżowca, na którym jest gniazdo snajpera, odwrócona flaga amerykańska. I to się tak zmienia. I początkowo właśnie, na samym początku słychać silnik helikoptera. Później tego w ogóle już nie słychać. I później znowu to słychać. To tak jakby już na samym początku sugerowali nam, że no ten helikopter jest ważny. Poza tym nie wiem, czy zwracasz uwagę na to, jak były przejścia między scenami, że w pewnych momentach ono jest takie albo wyciemnienie totalne, albo takie rozjaśnienie, jakby ktoś szedł w stronę światła. Tam to wszystko jest bardzo subtelne, to nie mówią tego wprost, natomiast ja osobiście serio, nie jestem w stanie odbierać tego, co się działo inaczej niż to, że Walker zginął, nie dotarli nigdy do Konrada, a cała reszta to już jest jego wymysł, a poza tym to wszystko, co on to się dzieje, to on rzeczywiście powtarza za kolejnym razem, bo inaczej sobie tłumaczyć tego wszystkiego nie mogę. To, że to radio nie działało, to co, jego towarzysze broni nie zwrócili uwagi, że on symuluje te rozmowy, że nie wiem... Nie zauważyli, że mu odwaliło. Znaczy oni też by nie słyszeli głosu w sumie, no. No to dokładnie, wiesz, to nie jest możliwe. To tego się nie da wytłumaczyć w taki sposób, że to wszystko był wytwór wyobraźni. Znaczy wiesz co, jeszcze Walkera. Mnie trochę właśnie frapowało to, że
jest to kilka takich scen, z których Walker nie powinien ujść z życiem, nie? W sensie, że no właśnie dochodzi do takich wypadków, że on powinien po prostu zginąć w danym miejscu. On jednak jakoś idzie do przodu, nie? Mm. Powstaje, znowu jest strasznie okaleczony, ale znowu wstaje i idzie dalej. No, ja wiesz... Czyli ten upór przedśmiertny zamienił się w pośmiertny, piekielny dzień świstaka, tak mówisz? No tak mi się wydaje. Jakoś tak to tylko w ten sposób jestem w stanie interpretować na korzyść tej gry, bo jeżeli tak nie jest, jeżeli to wszystko było rzeczywiście interpretacja taka, jak powinna być, jest to, że Walkerowi odwaliło, to moim zdaniem faceci, bo to dwóch pisarzy było, jeden Amerykanie, chyba drugi Niemiec, którzy pisali ten scenariusz, spartaczyli robotę, bo po prostu wtedy fabuła Spec Ops The Line jest tak dziurawa, jak to się po prostu tylko możliwe jest, nie? Że to już nic wtedy się nie trzyma kupy. Hmm. Dlatego ja powiedziałem, wszystkie twoje wybory w tej grze, gdzie wydaje mi się, że takim dosyć, nie powiem, że hasłem reklamowym, ale dosyć głośne było właśnie te takie mocne wybory, które będą stawiane przed graczem, ale to są iluzoryczne wybory. Rzeczywiście, wybierasz w takich cutscenkach, wybierasz pewne typy zachowań, jak zrobisz, i one rzeczywiście, jak powiedziałeś, jesteśmy w jakiś tam sposób emocjonalnie poddawani presji, emocjonalnie podchodzimy do tych bohaterów, które tam mamy interakcje, i one są rzeczywiście bardzo dobrze zrobione, natomiast one nie są wyborami takimi praktycznymi, gdzie byłoby rozgałęzienie fabuły nagle na dwie drogi i można by było jakoś tam różne scenariusze przeżyć. Nie, to wszystko jest tak bardzo, bardzo liniowo poprowadzone do jednego ostatecznego końca. I tak samo brak wyboru właśnie w tej scenie z fosforem, nawet takiego iluzycznego, to tutaj wskazuje na to, że to był ten punkt kulminacyjny, gdzie rzeczywiście poczucie winy było już tak bardzo, bardzo silne, że tak przynajmniej ja to odbieram, że no, pozwala tak myśleć, że Walker po prostu przeżywa to wszystko jeszcze raz. Znaczy, wiesz, teraz mnie przekonałeś trochę, tak, tym wszystkim. W pierwszej chwili byłem trochę sceptyczny, chociaż musiałbym odpalić sobie teraz kilka czapterków od nowa pewnie, żeby to sobie przemyśleć. Tak czy siak, wiesz co, znaczy ja właśnie miałem początkowo taki plan, by sobie odświeżyć Jądro Ciemności, może Czas Apokalipsy i właśnie poszukać tych analogii, czy tam właśnie punktów sprzecznych, ale stwierdziłem, że to do końca nie ma sensu, bo myślę, że to, co tej grze się udaje najlepiej, to fakt, że po pierwsze wzbudza jakieś emocje, a po drugie skłania do refleksji, że nawet jeżeli tam dużo etapów to jest taka bezmyślna rzeźnia mucka, to jednak są momenty, i to stosunkowo dużo jest tutaj takich momentów, mniejszych lub większych, gdy się troszkę zastanawiasz nad tym wszystkim, co cię otacza, gdzie jednak nie zawsze od razu wciskasz spust nawet. Właśnie widzisz tego amerykańskiego żołnierza i tak w pierwszej chwili tak sobie myślisz, nie wiem, czy to jest mój, czy to jest wróg, czy co. Widzisz... Tak, ja też nie strzeliłem. Przy większości przeciwników tak naprawdę tutaj, poza takimi dłuższymi sekwencjami walki, tak można się zastanawiać, tak, co by tu zrobić. Nie wiem, przechodzimy przez tunel pełen właśnie spalonych ciał i widzisz jednostki, dwie, które się tam ruszają jeszcze i jakoś tam jęczą. I też, wiesz, tak zatrzymuję się nagle i się zastanawiam, strzelić do nich, żeby im ulżyć, czy pójść dalej. Jednocześnie włącza się we mnie gracz i myślę sobie, ciekawe, czy to ma wpływ jakikolwiek, nie wiem, czy na właśnie grę, czy ktoś się odezwie z tych moich partnerów wtedy, czy nie, może jakiś achievement za to jest, albo właśnie za to, żeby tego nie zrobić. I na przykład ja też powtarzałem ten etap z napalmem kilka razy, ten z tym napalmem zrzucanym na cywili. Nie przez nas, tylko przez tych żołnierzy, bo tam pojawia się właśnie opancerzony przeciwnik, którego nie mogłem zabić. I za pierwszym razem nie dobiłem nikogo, za drugim razem nikogo nie dobiłem, za trzecim razem nikogo nie dobiłem. I co było ciekawe, za czwartym razem, bo my tam też idziemy, nie możemy biec, tylko przechodzimy tak powolutku przez ten tunel. Nie mogłem na to patrzeć i słuchać po raz kolejny tych oddechów, jęków. I ja dobiłem tych ludzi. I niby też, wiesz, dopiero za czwartym razem, ale
Wiesz, normalnie w grach tego typu po prostu idziesz, strzelasz, biegniesz właśnie. Nie ma nawet takiej sekwencji, że zwalniasz. A tutaj jednak człowiek się zastanawia momentami. Intryguje to wszystko go i oczywiście ostatecznie ten wydźwięk to nie jest nic oryginalnego. Tak, to wszystko jest dosyć miałkie tak naprawdę. Nie ma żadnej rewolucji, ale dostałem emocje, dostałem refleksję, jestem zadowolony, tak? A co do samej interpretacji ostatecznej, nawet gdyby była właśnie taka najprostsza, że no facet zwariował i tyle, to ja i tak bym jakoś nie krytykował tego produktu jako całości, bo moim zdaniem to, co zrobił, zrobił bardzo dobrze, a cała reszta, właśnie ta mechanika niedopracowana, czy jakieś tam inne elementy, no to to jest z boku. Tak dla mnie liczy się to, że właśnie zatrzymałem się, że się zastanowiłem kilka razy nad różnymi elementami i elementami w sensie tego bycia tym żołnierzem, nie? Że to nie jest kolejna zwyczajna strzelanka wojenna, tylko właśnie coś ciekawszego. No świat przedstawiony jest strasznie mroczny i strasznie brutalny, także tutaj chociażby już samo to obcowanie z tym Dubajem, który po prostu zginął, został przykryty tonami piasku i taki właśnie postapokaliptyczny klimat, to jest już coś, co warto przeżyć i warto po tą grę sięgnąć właśnie dlatego. I tak jest ładna też tak naprawdę, nawet w tym roku. Tak, ona jest bardzo ładna, fantastycznie wygląda i ona się nawet, no wiadomo, że podejrzewam, że u ciebie na PC-cie ona zupełnie inaczej wyglądała niż na mojej PlayStation 3, ale mimo wszystko ona wyglądała całkiem atrakcyjnie po tych 5 latach od premiery. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, anegdota, bo Jaeger, czyli deweloperzy, którzy odpowiadają za Spec Ops, zgłosili się ze swoim pomysłem na grę akcji z perspektywy trzeciej osoby i zgłosili się do 2K Games. I chyba się to na tyle spodobało wydawcy, że oni im dali wolną rękę, że musicie tylko zrobić grę spod szyldu Spec Ops i druga rzecz, musi tam być zawarty multiplayer. I resztę macie wolną rękę. Także widać, że Niemcy poszaleli, bo to, co zaprezentowali, jest z jednej strony no, generycznym shooterem, takim z mechaniką zasłon, którą widzieliśmy już w dziesiątkach, nawet w 2012 już były w dziesiątkach, nie w setkach innych gier zaimplementowane. O tyle od strony właśnie tego świata przedstawionego, tej fabuły, to było coś, czego no ja się przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze w grach nigdy i no dziwię się, że znowu ta marka Spec Ops jest przez tyle lat nieruszana. Co do multiplayera, no to rok po premierze on był w ogóle nieczynny. Nie udało mi się nigdy zagrać w multiplayerze, także się tutaj nie wypowiem, chociaż próbowałem. A ty, o tobie się udało odpalić multiplayer? Szczerze mówiąc, tylko ja spróbowałem, nie wyszło i odpuściłem. No ale jest 2017, więc... No też się nie, bo nikt w taką grę nie gra. I jeszcze słowo, bo w rolę Walkera wciela się w głos, wciela się Nolan North, taki jeden z najbardziej popularnych myślę aktorów głosowych w grach, to jest facet, który podkładał głos dla Nathana Drake'a, który robił też między innymi Deadpoola, tak? O którego omawiałem jakiś czas temu. To nawet nie wiedziałem, że to jest jedna postać i to wszystkie trzy. No on jeszcze podkładał dla Desmonda z Assassin's Creed, także no tam całkiem sporo tych postaci zdubbingował i jest rewelacyjny. Walker w jego wykonaniu to jest po prostu arcydzieło. Nie wiem, czy też tak uważasz, ale ten dubbing jest po prostu zrobiony, nie wiem, chyba jeden z najlepszych dubbingów, jakie słyszałem w grze.
I mogę to z ręką na sercu powiedzieć. Muzyka jest świetna, bo w ogóle tam są cała wykorzystane... trójka, mam wrażenie. Zresztą tak. Nawet i Radiowiec, i Konrad, czyli ta cała piątka głównych postaci. Tak, zresztą nawet taka głupia rzecz, te dowody, które znajdujemy, nie? I potem możemy kliknąć i tam nam też czyta głos danej postaci. To wszystko, to jest świetnie nagrane. Tak jak zazwyczaj takie rzeczy ignoruję, tak tutaj to było tak fajnie zrealizowane dźwiękowo, że chciałem po prostu każdy jeden dowód odsłuchać, porządnie przemyśleć. No, No i plotka jest taka, że oni podobno te swoje role nagrywali po kolei, cały scenariusz, i to kilka razy. To nie było tak, że oni sobie raz to nagrali, tylko twórcy ich zmusili, żeby oni nagrywali to w kółko. Raz za razem, że słychać w ich głosach zmęczenie, jakąś tam irytację, rozdrażnienie, wiesz, taką, jakąś taką, nie wiem, niezadowolenie, już powtarzam się, ale żeby te ich sceny, które oni tak grają, to z biegiem fabuły rzeczywiście było słychać właśnie taka już wycieńczenie w ich głosach. Także to moim zdaniem zrobili świetnie. No i muzyka jest ekstra, bo tam po prostu leci wszystko. The Purple, nie? Także jest ekstra. No, to oprawa audio, wideo i dubbing, świetna rzecz. No i chyba zostaje nam to pytanie, które na początku zadałeś, czy po 5,5 roku po premierze to jest nadal atrakcyjne i czy warto w to grać, nie? No i w sumie to myślę, że to już dało się tutaj wysłyszeć. No moim zdaniem jak najbardziej warto i nawet, znaczy w sumie nie wiem, czy teraz bym drugi raz to przechodził, żeby właśnie sprawdzić twoją interpretację. Może sobie trochę poczekam, bo przy takim ponownym przechodzeniu znowu sekwencje walki mogłyby mnie wkurzać trochę. Chociaż chyba, żebym na easy sobie to przeszedł, po prostu w ten sposób to może tak. Chociaż może sobie troszkę odczekam i potem sobie odświeżę, by jeszcze raz sobie przemyśleć tę twoją interpretację. Ale no na pewno warto, tak? Na pewno warto i w ogóle super, że ktoś wpadł na... Bo to jest banalny pomysł, nie? By pokazać, że strzelanie do ludzi tak to nie jest dobra zabawa w gruncie rzeczy, zwłaszcza jeżeli się wcielamy w grze w żołnierza na linii frontu, tak? Że, kurczę, to nie jest normalne, to nie jest coś, do czego się śmiejemy, ha, 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 headshot, tylko jednak... Tak. Że taka wojna, walka na, już na miejscu, to ciąg po prostu złych decyzji i masa po prostu ofiar, wiele z nich niepotrzebnych, wiadomo, no żołnierz od tego jest, ma eliminować wrogów, ale do tego mamy tyle jakichś pobocznych strat, że to się w głowie nie mieści i to jest niby oczywiste, a potrzebny był Spec Ops The Line, żeby to aż tak mocno zasygnalizować i brawa za to dla twórców. No, bo jest często tak, że jak grasz, to tak bardzo bezrefleksyjnie podchodzisz do mordowania. Momentami nawet robisz save'a osobnego i zastanawiasz się i sprawdzasz, czy można wymordować, nie wiem, całą wioskę, nie? I czy to ma konsekwencje. I później ewentualnie nawet cały jeżeli... etap z pistoletem i potem haha, zabiłem 200 Niemców pistoletem, tak? No tak, ale nawet... Tak po prostu, żeby chcesz sobie sprawdzić, czy w RPG nawet, czy masz takie pomysły, nie? Że sprawdzę, czy da się ich zabić. Natomiast tutaj ja pod koniec autentycznie nie chciałem być walkerem, że ja się nie utożsamiałem z tym awatarem. Tak jak byłem po prostu tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, ja byłem zmęczony. To jest naprawdę tak zrobione, że pokazuje w jakiś sposób koszmar wojny, nie? Ciężko to wyjaśnić, jeżeli ktoś nie grał w grę, ale jest tam takie odczucia. Ja autentycznie miałem Walkera dosyć, zresztą to nie jest też to nie jest bohater, którego się lubi. To jeszcze, skoro już poruszyłeś ten temat takiego eksperymentowania, to tutaj jakoś na samym początku jakieś zwierzątka się pojawiają, nie pamiętam, czy to było jakieś łanie, jakieś rogacze. No jak to w końcu gra, nie? Więc stwierdziłem, a zobaczę, czy da się do nich strzelić. No i strzeliłem, dostałem na to achievement i pomyślałem, aha, to może trzeba strzelać do zwierzątek, będą achievementy, nie? A potem nagle się okazało, że gra też z tym sobie trochę pogrywa, nie? Bo jak na początku pokazuje ci to, że możesz właśnie sobie strzelać do czego chcesz, a potem głupiejesz, no.
Ja kojarzę. Chyba w czwartym rozdziale można było strzelić tego zwierzęcia. Przynajmniej na samym tak mi się początku wydaje. Też mi się wydaje. Nie wiem, czy nawet nie w pierwszym, czy drugim. Dosłownie jakoś początek też jest taki jakiś... Ja nie przejmuj się, ja też strzeliłem do tego zwierzęcia. Nie? Hmm. Też dostałem achievement. No właśnie. Za drugim razem bym chyba nie strzelił. Może to chyba, żeby właśnie tylko po to, żeby dostać achievement, wiedząc o tym. Ale jakbym nie wiedział, że jest achievement i w sensie nie miał jakiegoś takiego zewnętrznego motywatora, to bym zignorował. No bo to jest takie, wiesz, przyzwyczajenie. No. Przymus nawet się może wydawać, że już grasz tyle tych gier, że po prostu jak widzisz coś, do tego strzelasz. Tak jak te takie typowe czerwone beczki, to jak widzisz ją, to wiesz, że do tego się strzela, bo to wybucha, nie? No, także to jest dosyć zrozumiałe. No, ja nie odpalałem tego fosforu właśnie dlatego, że wcześniej widziałem tych wszystkich spalonych ludzi. I wydawało mi się, że ja nie czułem takiej ochoty zemsty, no ale i tak gra mnie do tego zmusiła. Także w tym jednym miejscu się zachowałem inaczej. Ale no wiesz, myślałem, że to będzie właśnie, staję przed wyborem, że mogę tego nie zrobić. Natomiast się okazało, że to jest właśnie ten moment, gdzie nie mam żadnego wyboru. Także chyba tyle, nie? No. Tym smutnym akcentem. Dobra, jeszcze właśnie mi jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy. Tak sobie patrzę na kalendarz i mamy za tydzień Wigilię. To takie porównanie mi przyszło właśnie z Pecopsa do takiego wigilijnego stołu, że zazwyczaj na Wigilii jest te 12 dań i nie zawsze wszystko na tym stole smakuje. Nie? Ja na przykład osobiście nie lubię karpia, ale są inne rzeczy. I tak jak na wigilijnym stole są potrawy, które się lubi, które się nie lubi. No, jest na przykład pyszny barszczyk z łóżkami, grzybowa, pierogi. Tak, są też te, których się nie lubi. Ta zimna kapusta, czy właśnie makiełki, czy karp. I tak samo w tej grze jest. Masa rzeczy, których się nie lubi, które ten generyczny shooter, te niedopasowane broni, te takie słabe AI przeciwników, przeciwnicy gąbki, które wstrzelić można kilkanaście magazynków w nich, nie? I to są rzeczy, które gracza irytują. Ale są też rzeczy, po których zapamięta tą grę do końca swojego życia, tak jak zapamięta na długo dobrą kolację wigilijną, że było na przykład pyszne pierogi, świetne właśnie uszka i pyszny barszczyk, nie? To tak samo jest właśnie z tymi właśnie tą fabułą, z tymi obrazkami, z tym światem przedstawionym w Specopsie. I zawsze po kolacji wigilijnej człowiek jest zadowolony. To jest taka tradycyjna, przyjemna rzecz i może nie tradycyjną, przyjemną rzeczą jest Specops, ale ostatecznie człowiek jest zadowolony, bo coś przeżył. I tak jak niepowtarzalna jest kolacja wigilijna, bo ona jest raz w roku, tak właśnie niepowtarzalny wydaje się być ten Specops cały. Tyle ode mnie. Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Zrobiłeś ze Specopsa, nie wiem, to dla mnie, teraz ma być taki Kevin sam w domu, nie? Co roku przechodzić przed świętami. Coś wyjątkowego. Nie, słuchaj, to naprawdę zmierza w dziwnym kierunku ta rozmowa. O, a przed oczami mam ten fosfor i ty mówisz o Wigilii. Po prostu zachęcamy. Czujesz zapach z kuchni. Tak, zapach spalonych pierogów, powiedzmy. Zachęcamy po prostu wszystkich, którzy nie grali, by nadrobili, a tych, którzy grali, by może wrócili i przemyśleli twoją interpretację. A na teraz będziemy już kończyć. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję również. A wam, kochani, życzymy udanego weekendu, wesołych świąt, jeżeli zmontujemy ten podcast przed świętami, i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć. Boże, Wigilia, stary. Po prostu gdzieś widział moją minę, jak zacząłeś to mówić. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!